Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi. Dawno tego nie było, ale otrzymałem kilka ciekawych takich komentarzy, zresztą od nowych komentatorów, przynajmniej nowe niki takich, których nie kojarzyłem. I postanowiłem się podzielić zarówno treścią tych komentarzy, jak, mi, jak i moimi uwagami na ich temat. Nick Aleksander Nabago 3437 pisze tak, mamy warunki brzegowe, 1. wolny rynek z licznymi konkurującymi przedsiębiorstwami, 2. monopolistyczny rynek bez konkurencji lub bardzo ograniczoną konkurencją. Dążność systemu społecznego w kierunku od 1 do 2, czyli w kierunku od wolnego rynku do monopolistycznego jest naturalna. Najlepiej lub najtaniej produkujące podmioty wzrastają, co musi prowadzić do zmniejszenia się liczebności ich konkurentów, a zatem zmniejszenia presji konkurencji. Ponadto odpowiednio duże i mocne e podmioty mogą ingerować w zasady rządzące ich segmentem rynku. Poprzez analogię z mechaniką w fizyce, jaka jest, jaką jest zasada dla optymalizacji analogiczna dla wariacyjnej zasady najmniejszego działania? To, to jest pytanie, proszę Państwa, bardzo trudne, ale zaraz Pan Aleksander śpie, śpieszy z wytłumaczeniem. Ja może jeszcze raz przeczytam, bo przez analogię z mechaniką w fizyce. Jaka jest zasada dla optymalizacji analogiczna dla wariacyjnej zasady najmniejszego działania? No, i tutaj dalej jest wytłumaczenie optymalizacji w sensie zachowania zalet konkurencji z równoczesnym niedopuszczeniem do monopolizacji, ale nie drogą topornej interwencji legislacyjnej. To jest zagadnienie, z którym do czynienia mają inżynierowie, mianowicie znajdywania takiego punktu optymalnego i czyli najpierw trzeba ten punkt optymalny wyliczyć, wyznaczyć w jakiś sposób. To jest zagadnienie inżynierskie i według mnie to jest również zagadnienie nauk politycznych, no bo można się pokusić o stworzenie optymalnego systemu społeczno-politycznego. Oczywiście dla danej kultury, bo tutaj yy, ja uważam, że... W każdych warunkach da się wprowadzić system szwajcarski. Natomiast wiele osób się nie zgadza, mówią, że to są. No, no być może tak, w stadzie małp na pewno się nie da tego systemu wprowadzić. Natomiast tam, gdzie ludzie są już odpowiedzialni, to myślę, że system szwajcarski nie tylko, żeby dobrze za, zafunkcjonował, ale również zacząłby tych ludzi kształcić, bo jest to według mnie system bardzo bardzo dydaktyczny. No i mamy także, mamy to optimum, no ale teraz wiemy, że systemy dążą, żeby tego optimum się nie trzymać. One Uciekają. No mówię, typowe zagadnienie inżynierskie, chociażby z lotnictwa, czy, czy prawdopodobnie w elektronice, to samo w budowie mostów, to samo, to samo występuje. No i chodzi o to, żeby utrzymać system w zadanym położeniu przy minimalnym nakładzie kosztów. No i teraz chyba lepiej zrozumiemy to zdanie pana Aleksandra, optymalizacji w sensie zachowania zalet konkurencji, czyli musimy powstrzymać tą naturalną dążność do do dążenia do monopolu czyli zachowanie zalet konkurencji z równoczesnym niedopuszczeniem do monopolizacji ale nie drogą topornej interwencji legislacyjnej to musi być tak jakby system samopodtrzymujący się samopodtrzymujący się właśnie w tym duchu tej konkurencji oczywiście już państwo prawdopodobnie wiedzą, że bardzo wielu ludzi nie chce brać udziału w konkurencji, nie chce konkurować. W związku z tym, właśnie dążą do tego, żeby powstawały monopole, głównie monopole państwowe, tak? czyli żeby władza była sen, sen, centralizowana. A oczywiście ludzie, którzy tylko dobierają się do tej władzy, to jeszcze to podsycają. Mamy dodatnią pętlę sprzężenia zwrotnego, bo oni mówią: tak, tak, damy wam wszystko za darmo, tylko głosujcie na nas, a my już będziemy sprawiedliwie dzielili. Ale przypominam, Twierdzenie barona Mitry, że Mao, Lenin i ktoś tam jeszcze obiecywali ludziom pokój, ziemię i chleb. A w momencie, kiedy doszli do władzy, to pozbawili ludzi chleba, ziemi i wysłali ich na wojnę. Także tak to jest z tymi obietnicami polityków. Czyli wracamy do komentarza pana Aleksandra, że mamy system społeczny. Bardzo dobrze by było, żeby wprowadzić takie mechanizmy, które w najtańszy sposób będą zapewniały, że ten system będzie się utrzymywał właśnie w stanie, w stanie gospodarki rynkowej. Tam, gdzie jest dużo podmiotów, te podmioty konkurują, nie dopuszczamy do monopoli i tak dalej. W tym według mnie do monopoli władzy. I tutaj Szwajcarzy sobie dobrze z tym poradzili, bo tą władzę spuścili jak najniżej, a gminy ze sobą konkurują. Moja odpowiedź na to pytanie. Świetny komentarz. Nikt o tym nie mówi, ale wolny rynek ma właśnie tendencję do budowania monopolii. Dzie, dzięki tak zwanej zapadce św. Mateusza. Proszę Państwa, to już z Biblii wiemy, z ewangelii św. Mateusza, że bogaci będą coraz bogaci, a biedni coraz biedniejsi. Z czego to wynika? No, mianowicie, jeżeli mamy już ludzi bogatych albo takich, którzy tak jak startowaliśmy na, po transformacji ustrojowej w latach 90. ubiegłego wieku, to niektórzy się dorabiali. I oni w pewnym momencie zaczynali mieć przewagę, bo oni mieli kapitał, oczywiście mogli sobie budować tam jakieś domy czy, czy zamki, czy cokolwiek, to w zależności od tego, na co chcieli te pieniądze wydawać, ale mogli też tak jakby podsycać swój. Rozwój swoich przedsiębiorstw, tak, no i stawali się coraz bogaci. Ta, tak to jest, tak? W związku z tym powstają. Jest taki naturalny tryb powstawania monopoli. Monopole ze sobą, znaczy duże przedsiębiorstwa ze sobą walczą na śmierć i życie, no, no i jedne z nich stają się monopolami. Monopole są złe i to każdy ekonomista państwu powie: taką tendencję ma wolny rynek do budowania monopoli. No więc, co ja dalej odpowiadam? Tak więc nie wolno i pytanie, ale kto ma tego pilnować? Dopuszczać do powstawania monopoli? Ergo, na przykład firma, która ma ponad 40% rynku, musi się podzielić. To jest taka moja propozycja. Natomiast na pewno y, będą tutaj komentarze ultima tuli, zresztą zaraz do, przejdziemy też do jego komentarza, bo on jest bardzo, bardzo tutaj na czasie, bardzo dobrze się mieści. W związku z tym, jak to zrobić? Jaki to ma być system, który by pilnował, żeby właśnie te monopole nie powstawały? Poza tym, kto ma być tym legislatorem? Skąd ma to wypływać? Według mnie ma to wypływać właśnie z fizyki życia, z fizyki procesów społecznych, no bo skoro nawet ekonomiści, ci <laughs> przekupieni ekonomiści na smyczy państwa, którzy y, pogrzebali całkowicie pojęcie psucia pieniądza, nazwali to inflacją i znaczy inflację, czyli psucie pieniądza, nazwali wzrostem cen zupełnie bez sensu, nielogicznie, no ale przynajmniej tutaj się ze mną zgadzają, y, albo ja się z nimi zgadzam, że monopole są złe. Także Coś by tutaj musiało być, czyli z tego prawa naturalnego, z tej fizyki społecznej, fizyki zjawisk społecznych, moglibyśmy wnioskować właśnie takie reguły, że nie może być monopoli i że te monopole musimy po prostu mieć mechanizm, który z automatu będzie powodował, że monopole będą musiały być na przykład dzielone, tak? żeby, żeby nie powstawały, żeby nie były za duże. A to. A to zdanie optymalizacji w sensie zachowania zalet konkurencji z równoczesnym niedopuszczeniem do monopolizacji, ale nie drogą topornej interwencji legislacyjnej, to jest, panie Aleksandrze, zdanie, którym powinny zajmować się prawdziwe nauki polityczne. Ale obawiam się, że obecni naukowcy, którzy się nimi zajmują, czyli tymi naukami politycznymi, są zdecydowanie zacięci, by zrozumieć sens tego zdania i w ogóle sam problem. Nie ma takich, tak, takich problemów w naukach politycznych. Nauki polityczne podchodzą do samych siebie w sposób ideologiczny, a nie naukowy. Właśnie oni nie odkrywają procesów. Yy, 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 yy. Przykładem tego jest dla mnie ta inflacja. To jest taki wzorzec metra Sever. Dotąd, dopóki nauki polityczne i ekonomiczne nie ustalą dokładnie, na czym polega psucie pieniądza, nie ustalą jednoznacznej definicji i nie, nie yy, opracują mechanizmu, który pokaże, jak społeczeństwa na tym tracą właśnie poprzez dodruk tego pieniądza, to dotąd w ogóle nie będziemy mówili o, o tym, że w ogóle jakiekolwiek nauki polityczne czy ekonomiczne istnieją. Zacytuję po raz kolejny Richarda Feynmana, to są po prostu pseudonauki. Oni tam bębnią sobie jakieś konferencje, klepią się po plecach, no ale nie pojmują właśnie tych wszystkich procesów społecznych. I teraz taki, taka dygresja na marginesie. Kiedyś z podstaw magnetohydrodynamiki dostałem na egzaminie piątkę, nie odpowiadając na żadne pytanie egzaminatora. Zaraz bowiem po wejściu do gabinetu zapytałem profesora, z pana książki nie rozumiem tylko dwóch pewnych kwestii. Czy przed egzaminem, panie profesorze, moglibyśmy je wyjaśnić? Rozmawialiśmy długo na temat tych kwestii. Yy, profesor mi w zasadzie nie tłumaczył, tylko naprowadzał mój tok myślenia tak, żebym ja sam doszedł do pewnych konkluzji. I na koniec profesor Rutkowski, to warto zapamiętać, takich dwóch wielkich profesorów, których miałem, yy, którzy w zasadzie mnie ukształtowali, to właśnie był profesor Gutowski, mój op opiekun yy, i profesor Rutkowski. I profesor Rutkowski powiedział: Stawiam panu piątkę, bo kto zadaje takie pytania, musi mieć ogromną wiedzę. No i teraz właśnie dlaczego ja to mówię? Panie Aleksandrze, pan też ją ma, zadając takie właśnie pytania. Proszę dołączyć do nas. Naprawdę potrzebujemy ludzi mądrych, a to, jak pan sformułował to pytanie. Po prostu świadczy o tym, że jest pan ulepiony z tej samej gliny i być może razem będziemy mogli popchnąć te, popchnąć, wystartować te nauki polityczne i ekonomiczne właśnie w kierunku prawdziwej nauki, prawdziwego badania zjawisk, wyciągania wniosków, formułowania praw, postulatów, twierdzeń różnego rodzaju i na tej podstawie być może właśnie przyszłe społeczeństwa będą mogły Y, y, tworzyć takie systemy, które będą utrzymywały się same, a nie za pomocą różnych skorumpowanych polityków, którzy nas od jednego y, ekstremum do drugiego ekstremum tak? czyli y, od tego wolnego rynku, potem do totalnej ruiny monopolistycznej, potem jest rewolucja bo właśnie y, chodzi o to, żeby tych rewolucji żeby ludzie po prostu z tego tytułu nie ginęli. No i to, była, to był pierwszy, tak jakby ten ważny, pierwsza ważna grupa tych, tych, tego, tych komentarzy. Druga grupa to jest komentarz Lolo lo, 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 5261. W teorii niby to jest coś innego, ale na pewnym poziomie ogólności jest to samo, będziemy wyciągali również podobne wnioski. Moje poglądy gospodarcze są, są najbardziej, jak to możliwe, wolnorynkowe. Jednak mają trzy granice, których nie należy przekraczać. Monopole to jest pierwsza granica. Należy bezwzględnie walczyć z monopolami, gdyż te przekształcają ustrój państwa w oligarchię. Tak jest, no po prostu w monopol państwa. Dwa strategiczne gałęzie gospodarki, od których zależy bezpieczeństwo kraju. Uważam, że państwo w jakimś stopniu powinno kontrolować strategiczne gałęzie gospodarki właśnie ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Ja z kolei uważam, że można się tak zorganizować, jak właśnie Pospolite Ruszenie w, w Szwajcarii, i, i w gruncie rzeczy tam wystarczają firmy. Myślę, że one są wszystkie prywatne i, i bezpieczeństwo jest bardzo dobrze zabezpieczone, 100 razy, 1000 razy lepiej niż bezpieczeństwo w Polsce. I trzy anarchokapitalizm. To trzecia granica wolnego handlu. Dlaczego? Dlatego, że w praktyce będzie to lustrzane odbicie komunizmu. No i to nie jest tylko wymienienie tych trzech punktów, ale dalej lololo, lo, lo, yy, albo lololo, lololo, lololo lo, yy, wyjaśnia to. Komunizm na papierze pod względem filozoficznym wygląda dobrze dokładnie tak samo, jest z anarchokapitalizmem. Jednakże jeśli uwzględnimy naturę człowieka, to wtedy zostanie wypatrzone zarówno, zostaną i tutaj właśnie nie wiem dlaczego, wypaczone, zostaną wypaczone zarówno idee komunizmu, jak i anarchokapitalizmu. Zanim ktoś się przyczepi, odnoszę się do idei i filozofii, a nie do realiów i ich implementacji w codziennym życiu człowieka. No i tutaj właśnie ta teoria i praktyka to jest mój komentarz. Między teorią a praktyką taka jest różnica jako, jaka między piekłem a niebem. I to specjalnie powiedziałem: teoria to piekło, a praktyka to, to, to niebo. Rzeczywiście można sobie wymyślić jakieś modele gospodarcze i się na ich temat spierać. No i możemy się zaspierać, że tak powiem, na śmierć. Natomiast jedynym źródłem prawdziwej informacji jest, ja to tak nazywałem w fizyce życia, konfrontacja zastosowania. Otóż, jeżeli zaimplementujemy tę ideę, zobaczymy jakie będą wyniki, to będziemy mieli konkretne dane. A tak to możemy się spierać. No, pamiętam jak dzisiaj Krzysztof Karoń, który mówił, że wolny rynek jest zły, bo na wolnym rynku można robić wszystko, można na nim również kraść. No więc yy, w, ja w swoich wykładach mówię, że wolny rynek ma właśnie tą zapadkę świętego Mateusza, czyli buduje monopolę w sposób naturalny, a dwa, że jednak należy przestrzegać prawa. Przy czym ciągle zastanawiam się, co źródłem tego prawa powinno być. Przed chwilą żeśmy tę kwestię już o, omawiali, że prawa fizyczne, tak, prawa fizyczne powinny być źródłem, ale również mogą to być prawa stanowione przez na przykład większość, ale nie większość wybraną większość spośród wybranej większości, bo wtedy mamy takie zagadnienie, o którym mówiłem przy okazji cytowania Einrand, kiedy mówi się, że Amerykanie stwierdzili, że Książka Ayn Rand, Atlas Zbuntowany, jest pod względem wpływu na ich życie druga zaraz po Biblii. No i wszyscy sobie wyobrażają, wszystkich Amerykanów, którzy tak uważają, a tu się nagle okazało, że spośród 2035 osób. 17 tylko tak zagłosowało, ale to pozwoliło dziennikarzom na sformułowanie twierdzenia, że Amerykanie uważają. Oczywiście każdy, kto słyszy Amerykanie, natychmiast dopisuje sobie: Aha, no to wszyscy Amerykanie, skoro Amerykanie. Tak, także. Także tak, tak to powinno być, czyli ten wybór, to stanowienie prawa powinno się odbywać przez większość. Oczywiście można się ze mną nie zgodzić, natomiast prosiłbym o konkretne propozycje w takim razie, co powinno być źródłem prawa. To według mnie trzeba w tym optymalnym, znaczy przy budowaniu optymalnych systemów społeczno-politycznych źródło prawa musi być dokładnie zdefiniowane. E... Przykład, dlaczego jestem przeciwny anarchokapitalizmowi tutaj wracamy już do komentarza lololo. Lo, lo. Więziennictwo mile chce, aby więźniowie przymusowo pracowali, ja popieram, aby więźniowie zarabiali na swoje utrzymanie. Tak, jestem pewien, że to słuszna idea, ale zostanie wypaczona. W jaki sposób za pomocą prawa? Aby więzienia przynosiły zysk, zaczną się łapanki na ulicy pod byle pretekstem. To będzie początek współczesnego niewolnictwa. No więc coś w tym jest. Kiedyś taki film o Ameryce oglądałem, o Stanach Zjednoczonych i tam rzeczywiście no, niektórzy naukowcy podnoszą tą kwestię, że, że tak się łapie. Natomiast w Rosji na pewno łapie się ludzi po to, żeby poszli na wojnę. Czyli pod byle pretekstem najpierw się ich skazuje, potem się daje im szansę odkupienia winy właśnie poprzez udział w wojnie. Kolejna kwestia. Milei jest za tym, aby handel organami był usankcjonowany prawnie. Daje sobie rękę uciąć, że to także będzie prowadzić do nadużyć. Reasumując, anarchokapitalizm pod względem idei, pod względem filozoficznym wygląda dobrze. Jeśli jednak dołoży się tą do tego ludzką naturę, okaże się, że w praktyce skończy się jak komunizm czyli milionami ofiar. I swoją, swój komentarz lololo podpisuje takim no, przesłaniem anarcho-kapitalizm, równa się lustrzane odbicie komunizmu. Na co odpowiada mu znany z ciętego języka Ultima Thule, który pisze tak. Na wolnym rynku nie może powstać żaden monopol. To tak, jakby ktoś oczekiwał, że woda zachowa kształt flakonu, pomimo że nie znajdzie się w żadnym pojemniku. Fizycznie nie ma takiej możliwości. Ale jeżeli uważasz inaczej, to powiedz mi, czy znasz przykład choćby jednego monopolu, który powstał naturalnie bez sprzyjających mu regulacji państwowych. Nie znajduj mi miliona przykładów. Znajdź jeden. I ten jeden jest napisany dużymi literami. Znajdź jeden. Ja tutaj, jeżeli chodzi o ultimatulę, no to okej, okay, ma rację, tylko dla mnie ważny jest taki parametr, jak... Czas istnienia firmy. Mamy w tej chwili do czynienia z monopolem firmy, która, na której kanale Państwo oglądają właśnie tą moją pokadankę. Jest to monopol, pomimo że mogą ludzie twierdzić, że nie, bo są inne platformy, ale po pierwsze, wyszukiwarka jest związana z tą platformą, no i te wyświetlania tych wszystkich film, publikacje tych wszystkich filmów. To niestety jest monopol. Oni. Yy, oni yy, znaczy to nie jest pełny monopol czyli tak jakby nie możemy ultimie tule powiedzieć panie patrz pan to jest właśnie pełny monopol bo to nie jest pełny monopol jednak jest rynek bardzo bardzo mocno zdominowany właśnie przez tą firmę w podwójnym zakresie w, w yy. Wyszukiwania, no i publikacji. No i teraz jeszcze cenzury, bo nie wszystkie treści mogą być publikowane. I znowu wracamy do zagadnienia źródła prawa, tak? Jakie treści mogą być, a jakie nie. No więc koncern sobie ustalił swoje własne się i to się odbywa już na zasadzie bardzo monopolistycznej, bo piszą na przykład, że Twój materiał nie nadaje się do publikacji sprawdź sobie z wytycznymi tam te, te, naszymi wytycznymi no w tych naszych wytycznych nie ma nic ja nie widzę nie, nie potrafię porównać o, o, o co tu chodzi tak o co, czego się czepiają piszą możesz się odwołać no więc ja się odwołuję no i chciałbym żeby mi powiedzieli słuchaj tu i tu powiedziałeś nie tak jak trzeba ale oni odpowiadają że sprawdzili ponownie i dalej podtrzymują swoje stanowisko i w związku z tym ja nie mogę tego publikować tak czyli ja nawet się nie uczę nie wiem o co im chodzi ten monopol mają ten tak jakby algorytm tym oceny mojego materiału mają zaszyty przez siebie, no typowe stanowisko monopolistyczne. Zresztą, jeżeli państwo oglądali pogadankę o, o tym niewolnictwie, która była kilka dni temu, jak to państwo żąda zwrotu subwencji, które w teorii są bezzwrotne, to dokładnie jest stosowany ten sam język. Czyli znowu mamy pewne prawo fizyczne. Jeżeli jesteś braciem monopolistą, to się zachowujesz tak, a nie inaczej. Robisz, co chcesz bez i nie uzasadniasz tego. Tak, jak właśnie państwo, czy tak jak właśnie. Yy, yy, yy. Ten kanał, na którym Państwo to oglądacie. No, ale tutaj ciekawe, bo Lololo odpowiada, i to dosyć dużo, pisze tak. Ultimatule. Oczywiście, że takiego przykładu nie ma, gdyż nie ma państw, w których prawo nie sprzyjałoby powstawaniu monopolów. Bez względu na ustrój, jaki w danym kraju panuje, więc i w anarchokapitalizmie będą powstawać monopole. Ach, przepraszam bardzo, bo ja zgubiłem wątek, także ja może wrócę jeszcze. Otóż wracamy właśnie do tego monopolu. Czyli już mamy tego monopolistę, który nie jest pełnym monopolistą, ale działa źle, to znaczy źle skutki są odczuwalne, negatywne skutki jego Działania są odczuwalne. I teraz chodzi o taki parametr, mianowicie czas reakcji. To znaczy, jeżeli ten monopol będzie trwał 100 lat, no to będzie bardzo niedobrze, bo on wtedy będzie miał wpływ na kilka kolejnych pokoleń. Natomiast gdyby było tak, jak w automatyce, że jeżeli pojawia się tylko zalążek takiego monopolu i ten monopol dostaje w związku z tym w łeb i musi się rozsypać, no to wtedy właśnie ten, ten parametr byłby bardzo istotny. I tutaj ciekaw jestem, jaka jest reakcja, jakie jest podejście Lololo do tego i jakie jest podejście Ultimatule, bo ja uważam, że największym problemem oczywiście jest to naturalne powstawanie monopoli, ale również ich czas trwania, tak, to znaczy, jeżeli quasi monopol trwa długo, to dużo nabroi. To samo dotyczy monopolii państwowych, wtedy kiedy rządy są monopolistyczne, tak jakby chociażby w przypadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wracamy już do odpowiedzi Lololo. Oczywiście, że takiego przykładu nie ma, gdyż nie ma państw, których, państwa, których prawo nie sprzyjałoby powstawaniu monopolii. Bez względu na ustrój, jaki w danym kraju panuje, więc i w anarchokapitalizmie będą powstawać monopole. Powiem więcej, Argentyna będzie krajem, w którym monopole będą powstawać jak grzyby po deszczu. Dlaczego? Dlatego że ogół społeczeństwa żyje w skrajnej biedzie, w skrajnej nędzy. Ten, kto ma kapitał z poprzedniego ustroju, czyli z ustroju socjalistycznego, będzie przejmował aktywa pa państwowe za pół darmo. Dokładnie to samo miało miejsce, gdy sowiecka Rosja się rozpadła i na moment przeszła na ustrój kapitalistyczny. Co się wtedy stało? Zaczęto prywatyzować państwowe spółki. W jaki sposób to zrobiono? Wyemitowano akcje, kupony państwowych spółek i rozdano je pracownikom poszczególnych zakładów pracy. Następnie, Następnie ludzie, którzy w sowieckiej Rosji zbudowali majątki, zaczęli skupować te akcje, kupony za bezcen. Czasem wartość jednej akcji to była jedna, wartością jednej akcji była jedna butelka wódki, a nawet mniej. W ten oto sposób narodziła się w Rosji oligarchia. No ja się absolutnie zgadzam z tym, bo taki sam proces mieliśmy w polskiej, w podczas polskiej transformacji ustrojowej. Myślisz, że w Argentynie będzie inaczej. To będzie powstawanie oligarchii na sterydach, czyli monopolistów, którzy będą mieli w swoich rękach kluczowe dla bezpieczeństwa sektory gospodarki. No, takim sektorem gospodarki, który jest w rękach monopolistów u nas to są media, tak? Oczywiście mamy trzy media mainstreamowe, ale dlaczego trzy? Dlaczego nie ma więcej? Dlaczego te media są jakoś tam dotowane? Dlaczego pan Solosz dostał, a na przykład nie dostało kilkunastu takich jak Solosz? Każdy ustrój da się wypaczyć. Skrajne ustroje da się wypaczyć znacznie szybciej. Przykładem jest komunizm a anarchokapitalizm, który jest lustrzanym odbiciem komunizmu. Będzie w takim samym stopniu wypaczał szlachetne idee, które go tworzą. Dlaczego się tak dzieje? Wynika to wprost z ludzkiej natury. Podam Ci inny przykład, jak w Argentynie będą powstawać monopole. Ci, którzy teraz mają kapitał w Argentynie, po przejęciu państwowych przedsiębiorstw, będą stosować ceny dumpingowe, aby wyciąć konkurencję. Że gdy konkurencja zostanie wycięta, wtedy ceny skoczą 2-3-krotnie, 2, 2, aby monopoliści mogli sobie odbić koszty, jakie ponieśli, wykańczając konkurencję, tym samym przenosząc koszty na społeczeństwo. Daję sobie rękę uciąć, że nigdy nie prowadziłeś żadnego biznesu. Daję sobie rękę uciąć, że nigdy nie zbudowałeś od podstaw i nie prowadziłeś zakładu, który produkowałby jakieś dobra. Daję sobie rękę uciąć, że nigdy nie rywalizowałeś na rynku z innymi podmiotami, bo, ta, bo gdyby tak było, to byś wiedział, że monopole powstają w każdych warunkach, bez względu na to, czy są sprzyjające warunki, czy też nie. Kwestia woli właściciela, danego przedsiębiorstwa oraz środków, jakimi dysponuje. Potem czas i ceny dumpingowe robią swoje. Tyle w temacie. By the way, czyli przy okazji, BTW, nigdy nie powiedziałem, że wolny rynek kiedykolwiek istniał. Mówiłem, że moje poglądy oscylują wokół idei wolnego rynku. Każdy kraj ma swoje interesy. Co za tym idzie, każdy poważny kraj tak stanowi prawo, że zawsze robi to w taki sposób, aby w pierwszej kolejności. To jego rodzimi producenci na tym zyskiwali. No, Bogdan Markocki jest absolutnie, nie zgodziłby się z tym, z tym twierdzeniem. Twierdzi, że właśnie Polacy, prze, znaczy rządzący Polską, przespali, a w zasadzie dorobili się na tym, że właśnie nie dopuszczono do rozwoju rodzimych producentów, na przykład w zakresie dróg, mostów i w ogóle infrastruktury komunikacyjnej. USA, kolebka kapitalizmu. Co dziś robi rząd USA? Cła na import z Chin rzędu 45%. Czy tym charakteryzuje się wolny rynek? Nie sądzę. Jak widzisz, wolny rynek to idea, kierunek, w którym kraje powinny zmierzać, ale jeśli tylko miałoby się to odbyć kosztem rodzimych producentów, nagle kończy się wolny rynek i wchodzą cła zaporowe. W jakim świecie ty żyjesz, że takie rzeczy ci trzeba tłumaczyć? No, i myślę, że to są bardzo dobre przyczynki do właśnie dyskusji na temat optymalnego systemu społeczno-politycznego. Moi komentatorzy są zgodni, że to powinien być wolny rynek, to znaczy nie w pełni, bo idealnego wolnego rynku nie ma zawsze będzie w jakimś tam stopniu wypaczony, ale generalnie Generalnie się ze mną, znaczy zgadzamy się wszyscy, że, że po właśnie powinny być te mechanizmy wolnorynkowe, że to gwarantuje rozwój gospodarki. Także podsumowując te właśnie komentarze, które tutaj, które, o których tutaj pisałem, o których tutaj mówiłem, Mamy tak. Problem naturalna dążność systemu do monopolizacji monopolizacji gospodarczej i monopolizacji politycznej czyli władzy tych rządzących. Oni chcą mieć monopol. Do tego nie można dopuścić. Mamy problem y, źródła prawa. Co powinno być źródłem prawa, gdzie ono powinno by sta być stanowione, przez kogo i na jakich podstawach. Oczywiście jest też egzekwowanie tego prawa. Są rozwiązania systemowe. Co ma zagwarantować, żeby Zachować wolny rynek, żeby właśnie państwo rządzący mieli skrępowane ręce przy tworzeniu monopolii. Na pewno to powinien być zapis konstytucyjny, no bo to konstytucja jest właśnie tym kagańcem dla rządzących. Mamy też sprawy właśnie wolnego rynku i monopoli, ale również czasu oddziaływania tych monopoli. Jeżeli monopol oddziaływuje już powiedzmy od 15 lat i wprowadza swoje jakieś nieznane bliżej zasady i się tych zasad trzyma, powodując na przykład ograniczenie wolności słowa, no to nie jest to dobre dla społeczeństwa. No bo znowu powszechnie. Zaprzeczaną niezaprzeczalną prawdą jest to, że wolność słowa jest jednym z elementów sprzężenia zwrotnego, który dyscyplinuje e, rządzących. Dlatego oni wolności słowa nie chcą, bo nie chcą być dyscyplinowani. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że temat Państwa zainteresował. Mnie ogromnie. Myślę, że dalej pociągniemy. No i zapraszam wszystkich, tak jak na samym początku tego materiału mówiłem, Panie Aleksandrze, Panie Lololo, zapraszamy do współpracy. Potrzeba nam właśnie takich wartościowych materiałów, bo ludzie nie mogą patrzeć na systemy społeczno-polityczne z punktu widzenia teorii czystej teorii takich modeli teoretycznych muszą dowiedzieć się a politycy im tego nie powiedzą a dziennikarze im nie powiedzą tego, że praktyka jest zupełnie inna od głoszonych przez nich teorii i w związku z tym właśnie chodzi mi o to, żeby na naszym kanale było więcej tego typu dyskusji. Dzisiaj już państwu dziękuję i zapraszam na kolejne audycje.